No. Teraz pytanie do ciebie. Tak. Marta Linkiewicz w wywiadzie wspomniała, że usłyszała wiele na twój temat. Mhm. A dokładniej to, przepraszam, że lubisz penisy swoich promotorów. Cytuję Martę. Jak ty się do tego odniesiesz? No wiesz co, osoba, która zbudowała karierę na kutasach, mówi mi, zarzuca mi, gdzie ja byłam znana z boksu, zarzuca mi jakieś spanie z promotorami. No totalna bzdura, ale rozumiem, że chciała w jakiś sposób mnie zaczepić. Mam jednego promotora w boksie od samego początku, w związku z tym ona tam mówiła o kilku promotorach, czy nawet kilkunastu, nie wiem, chyba lubi gangbangi. Wkurzyło mnie to, bo jakby nie denerwują mnie takie plotki. Przyzwyczaiłam się do tego, że w Polsce trochę też deprecjonuje się osiągnięcia kobiet. Jeżeli kobieta coś osiąga, szczególnie w męskiej dyscyplinie sportu, to pewnie to zrobiła przez łóżko, a to ja wychodziłam sama do ringu, ja walczyłam, nie wychodził ze mną ani żaden promotor, ani sponsor, ani koleżanka, ani kolega, więc to wszystko sama osiągnęłam i oczywiście no, musisz mieć promotora, który zorganizuje ci galę, który zorganizuje taką walkę i to jest normalne w sporcie zawodowym. Wy też